Dzień dobry, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że możemy znowu się spotkać. Dzisiaj rozpoczynamy razem nowy tydzień. Dzisiaj niedziela, 14 dzień lutego. Spotykamy się, aby z Bożym błogosławieństwem wejść w ten tydzień i w bliskości Boga przeżywać każdy następny dzień. Dlatego, moi drodzy, chciałbym, żebyśmy spotkali się przede wszystkim z hasłem tygodnia, bo to słowa, które mają nam towarzyszyć przez najbliższe 7 dni. A hasło biblijne tygodnia jest zapisane w Ewangelii według świętego Łukasza w 18 rozdziale, 31 wiersz. Oto idziemy do Jerozolimy i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym. Moi drodzy, dzisiaj niedziela, ale nie jest to zwykła niedziela, bo jest to ostatnia niedziela przed rozpoczęciem czasu pasyjnego, w który będziemy wchodzili w najbliższą środę, a więc czasu, kiedy będziemy patrzyli, jak Jezus idzie w stronę Jerozolimy, aby wypełnić wszystko, co zapowiedzieli prorocy, zresztą aby wypełnić również to, co On zapowiedział, czyli by doświadczyć jeszcze raz, po raz kolejny w swoim życiu niezwykłości Bożej łaski i Bożej miłości. Bo to właśnie widzimy w pasji Jezusa Chrystusa, w Jego drodze do Jerozolimy, w Jego drodze na krzyż. Ale dzisiejsza niedziela jest także szczególna ze względu na datę, jaką widzimy w kalendarzu. To 14 dzień lutego. Wiele osób w tym dniu szczególnie swoją uwagę zwraca na miłość, no bo przecież dzisiaj są walentynki. Dzień zakochanych, dzień, kiedy szczególnie chcemy okazywać sobie miłość, chociaż wiecie co, prawda jest taka, że miłością powinniśmy żyć na co dzień. Nie tylko od święta, nie tylko od walentynek do walentynek, ale miłość swoim żonom, mężom, miłość swoim dzieciom powinniśmy okazywać każdego dnia, tak jak Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa okazuje nam miłość każdego dnia. Tą miłość, którą On wygrał, którą On zwyciężył na krzyżu Golgoty i przez którą pokazuje nam ogrom swojej łaski. Taką miłość mamy na co dzień, dlatego właśnie miłością powinniśmy obdarzać się również każdego dnia. Nie bez powodu stoję w tym miejscu, gdzie jestem. To jest przedpokój w moim mieszkaniu, a za mną jest obraz. Obraz, który w zeszłym roku w maju stworzyliśmy całą naszą czwórką, całą naszą rodziną, moja żona, ja i nasze dwie córeczki. I ten obraz przypomina mi również o miłości. Przypomina mi, że jeżeli miłość dzielimy ze sobą, jeżeli tworzymy ją razem, jeżeli jest w niej miejsce dla różnorodności, tak jak tutaj jest ta różnorodność, to wtedy miłość staje się coraz wspanialsza i coraz piękniejsza. Wtedy ma miejsce do tego, by rozkwitała. Wierzę w to głęboko, że Pan Bóg właśnie takiej miłości chce nas uczyć. Miłości, którą możemy dzielić z innymi. Jego miłość nie jest czymś małym, czymś zamkniętym, ale jest czymś ogromnym, czymś do współdzielenia. Tak jak współtworzony jest obraz tego serca, tej miłości, tak samo my mamy współtworzyć miłość. Miłość, którą otrzymaliśmy od Boga i współtworzymy ją z tymi, którzy nas otaczają. Możemy to robić w naszych parafiach, w naszych zborach, dzieląc się Bożą miłością, Jego doświadczeniem, Jego łaską, czy to przy okazji nabożeństw, czy wielu innych spotkań, wielu innych okazjach, ale możemy też, a może nawet bardziej powinniśmy dzielić tą miłość z tymi, którzy są wokoło nas, z którymi niekoniecznie zawsze jest nam po drodze. Może właśnie dzisiaj jest dobra okazja, kiedy tyle mówimy o miłości, aby zastosować ją w praktyce. Nie tylko do tych, których kochamy i do których łatwo jest nam powiedzieć kocham Cię, ale może również do tego, do tej, z którymi nasze drogi się rozeszły, gdzie się pokłóciliśmy, gdzie być może skrzywdziliśmy kogoś albo sami zostaliśmy skrzywdzeni. Dzisiejszy dzień może być dobrą okazją do tego, żeby wyciągnąć rękę na zgodę, rękę przebaczającą, żeby okazać łaskę i miłość. Bo moi drodzy, to, że Jezus mówi, idziemy do Jerozolimy, znaczy nie mniej, nie więcej, że idzie się poświęcić, idzie oddać samego siebie z miłości. Z miłości do człowieka, który względem niego zawinił, do grzesznika, do tego, który go zranił i który sprawił, że znalazł się na krzyżu, a więc z miłości do mnie i do ciebie.
taką właśnie Jezus okazał miłość każdemu człowiekowi, byśmy mogli z jednej strony jej doświadczyć, a z drugiej byśmy chcieli takiej właśnie miłości udzielać sobie nawzajem. Dzisiejszy dzień, 14 dzień lutego, walentynki, ale dzisiejszy dzień niedziela, dzień doświadczenia po raz kolejny Bożej miłości. Niech będzie okazją do tego, by zachwycić się Bożą miłością i by iść i okazać miłość. Miłość, która przebacza, miłość, która nie boi się wyrzeczenia, nie boi się poświęcenia, miłość, która chce oddać samego siebie za drugiego człowieka. Doświadczenia takiej miłości i siły w udzielaniu takiej miłości życzę sobie, życzę każdemu z Was. Dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Do zobaczenia.